presentava la cover, la domenica di Tommaso, il raccontino di due minuti, la pittura del secondo, la pittura del secondo. Pozostały zawodniczce do zakończenia dystansu. A ja bardzo proszę o zgłoszenie się do asystenta startera następną parę Aleksandra Kapruziak oraz Aleksandra Gos. W dniu dzisiejszym zawodniczek najlepszy rezultat na tym dystansie osiągnęła Katarzyna Wrośniak z Technii Warszawa, 1 minuta 58 sekund i 84 setne rezultaty osiągnęła Salt Lake City. I na ostatniej prostej zawodniczka z Tomaszowa Weronika Krakowiak kończy bieg. Minuty 42 sekundy i 39 setów, tak jak ja się mówię, Weronika Krakowa, 2 minuty 42 sekundy i 39 setów. Wystartowała druga para na dystansie 1500 metrów kobiet. Aleksandra Kapruziak, zawodniczka Policji Tomaszów, wyznaczona szarfą białą. Rekord życiowy 2 minuty 868 setnych. Z szarfą czerwoną wystartowała Aleksandra Gos, zawodniczka z Tekny Warszawa. Z rekordem życiowym 2 minuty 9 sekund i 65. 2 minuty 9 sekund i 65 setnych. Asystenta startera trzecia para Katarzyna Woźniak oraz Karolina Domańska-Szczyt. Zawodniczki mają podobny rekord życiowy na tym dystansie. Jeszcze jedno okrężenie zostało za Leboszką do pokonania. 1500 metrów na prowadzeniu Aleksandra Kapruziak, Policja Tomasz. Thank you.
Ponownie zmiana na prowadzenie. Aleksandra Gąs w tej chwili prowadzi. Zwycięża Aleksandra Gąs z Tegu Warszawa. 2 minuty 17 sekund i 60 rezultat Aleksandry Gąs. 2 minuty 18 sekund i 30 to czas, jaki osiągnęła Aleksandra Kapuzik. Wystartowała trzecia para na dystansie 1500 metrów. Katarzyna Woźniak z Techni Warszawa z szarfą białą. Rekord życiowy to 1 minuta 58 sekund i 84 sekundy. Z szarfą czerwoną wystartowała zawodniczka Policji Tomaszów Karolina Domańska-Ksyt. Rekord życiowy Karoliny Domańskiej 2 minuty 5 sekund 82 sekundy. Chciałbym przypomnieć wszystkim, że po tych biegach na prowadzenie jest Katarzyna Woźniak, zawodniczka z Tegni Warszawy. I również w tym biegu na prowadzeniu Katarzyna Woźniak. W dalszym ciągu na prowadzeniu zawodniczka. W dalszym ciągu na prowadzeniu zawodniczka z Tegni Warszawa. Ostatnie metry przed zawodniczkami. W biegu trzecim zwycięża Katarzyna Woźniak z Tegny Warszawy. 2 minuty 11 sekund 95 setnych. Rezultat, jaki osiągnęła Katarzyna Woźniak. Karolina Domańska-Ksyt, zawodniczka Policji Tomaszów, uzyskała drugi rezultat. 2 minuty 16 sekund i 61 setnych. Proszę Państwa, teraz zapraszam wszystkich na krótką przerwę, na przygotowanie toru, po czym rozpoczniemy biegi na dystansie 1500 metrów mężczyzn.